Najważniejsza zmiana jest taka, że budżetem obywatelskim zostanie objęta cała gmina Władysławowo, a nie, jak w ubiegłym roku, tylko samo miasto. Druga edycja jest zaplanowana dla gminy Władysławowo na obszar miasta i obszar wiejski. Taki jest podział. Projekt uchwały, który jest obecnie poddany pod konsultację, zakłada kwotę 350 tysięcy, z czego 200 tysięcy jest przeznaczone na obszar miasta i 150 tysięcy na obszar wiejski. Pierwszym etapem będą konsultacje społeczne dotyczące zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego. Ruszą 16 stycznia i potrwają do 27 stycznia. Będzie można składać uwagi w formie pisemnej. Tutaj w naszym biurze podawczym będzie można internetowo przesłać na skrzynkę bo@władysławowo.pl, a także będzie można wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, które jest zaplanowane na 26 stycznia, to jest czwartek na godzinę 17. A wnioski do budżetu obywatelskiego gminy Władysławowo na rok 2017 będzie można składać już w kwietniu. No i tu już rola duża mieszkańców zainteresowanych, aby taki wniosek złożyli, napisali. No i to będzie taki pierwszy etap. Zwycięzców poznamy we wrześniu, bo we wrześniu tego roku odbędzie się głosowanie, a realizacja wygranych już zadań będzie w 2018 roku. Thank you.